Jeszcze całkiem niedawno wydawało się, że świątecznym spotkaniom legionowskich spółdzielców nic nie jest w stanie przeszkodzić. Przed kilkoma laty życie przypomniało jednak, jak bardzo lubi i potrafi zaskakiwać, również w przykry sposób. 16 marca 2020 roku ogłoszono pandemię. Wtedy byliśmy przygotowani, chcieliśmy zrobić jajeczko, spotkanie wielkanocne, natomiast no niestety z powodu wybuchu pandemii nie mogliśmy. Więc generalnie minęły już 3 lata i dopiero teraz, ponieważ mieszkańcy się dopytywali, ponieważ my też bardzo tęskniliśmy już za tym, żeby móc Państwa wszystkich zobaczyć, zdecydowaliśmy się na zrobienie tego spotkania wielkanocnego dla naszych starszych, samotnych mieszkańców naszego osiedla. Jeszcze przed sobotnim powrotem do spółdzielczej tradycji było wiadomo, że udekorowaną przez nauczycieli ze szkoły podstawowej nr 3 salę konferencyjną biurowca SMLW odwiedzi tego dnia mniej gości niż zwykle, co oczywiście w żaden sposób nie wpłynęło na zaangażowanie się organizatorów w jak najlepsze przygotowanie spotkania, zarówno pod względem kulinarnym, jak też rozrywkowym. Zawsze robiliśmy razem z osiedlem Batory. W tym roku osiedle Batory podjęło decyzję, że robią paczki dla swoich mieszkańców, swojego osiedla, więc tylko członkowie Rady Osiedla Jagiellońska organizują to dzisiejsze spotkanie, no i tym samym nasi mieszkańcy są zaproszeni tylko z osiedla Jagiellońska. Jest tych osób zdecydowanie mniej, jak się okazuje, no, pandemia też dała się we znaki. No, poza tym też każdy jest o te 3 lata starszy, więc przyczyny mogą być różne. Niemniej jednak w dniu dzisiejszym rozdaliśmy 75 zaproszeń dla osób, które potwierdziły, że przyjdą. Cieszyli się na ich odwiedziny członkowie Rady Osiedla. Zadowolony był też spółdzielczy zarząd, któremu jak zawsze podczas świątecznych spotkań towarzyszyli reprezentanci władz miasta i powiatu, a także przedstawiciele miejscowego duchowieństwa. My w zasadzie nie robimy ich po to, żeby się poczęstować darami, które dostajemy od różnych sponsorów, ale po to, żeby się spotkać, porozmawiać, nawiązać kontakty. Liczymy na to, że mieszkańcy między sobą też będą nawiązywać kontakty, bo obserwujemy szereg ludzi, którzy izolują się, zamykają się w swoich domach, wychodzą po zakupy, koniec, kropka. A chodziło o to, żeby ich utowarzyszyć, że tak powiem. A w sobotę nadarzyła się ku temu doskonała okazja i wielu starszych spółdzielców chętnie ją wykorzystało, po wspólnej modlitwie przechodząc do urozmaiconej rozmowami konsumpcji. Dzięki słowom proboszcza parafii świętego Jana Kantego, czyniąc to zapewne z jeszcze większą radością i satysfakcją. Wasze doświadczenie, wasza mądrość, to wszystko, czym dysponujecie, jest potężnym skarbem, potężnym darem dla młodego pokolenia. Pewne zasady, formy życia, tradycje, to jakoś nam pomaga. Dlatego chciałbym wspólnie być tutaj z wami i trwać w tym spotkaniu. Na prośbę organizatorów uświetnił je w sobotę występ trojga członków popularnego senioralnego zespołu Na Luzie, korzystnie wpływając na i tak już bardzo dobrą atmosferę spółdzielczej imprezy. Przy okazji warto wspomnieć, że mieszkańcom, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogli na nią dotrzeć, dostarczono do domów okazałe paczki z artykułami spożywczymi. Jak zwykle w takich sytuacjach stało się to możliwe dzięki wsparciu lokalnych firm i instytucji publicznych. Nie mieliśmy aż tylu sponsorów, tak? Dlatego, że obecne czasy są bardzo trudne. Natomiast no, okazało się, że jednak tych ludzi dobrej woli jeszcze troszkę jest i nam bardzo pomogli. Poza tym też no, troszeczkę dostaliśmy dofinansowania zarówno z Urzędu Miasta, ze Starostwa, no i ze spółdzielni, tak jak zwykle gospodarze tego spotkania. Pokrzepieni jego przebiegiem organizatorzy już myślą o kolejnym, oczywiście tym z okazji najbliższych świąt Bożego Narodzenia. Uważam, że taka integracja tych ludzi, tych osób, które na co dzień, szczególnie przez te ostatnie 3 lata, ci Państwo byli praktycznie sami, tak? Więc naprawdę wydaje mi się, że to jest dobry moment, dobra inicjatywa, no i dobre spotkanie, bo będą mogli znowu zobaczyć, kto jest, tak, który z sąsiad, kogo można jeszcze spotkać, z kim porozmawiać. I myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. Z pewnością myślą też również obdarowani w sobotę na pożegnanie czekoladowymi zajączkami starsi i samotni mieszkańcy osiedla. Z tym większą zatem niecierpliwością będą oczekiwać na swoje następne spotkanie.